Podobno nie subskrybujesz mojego kanału. A więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku na naszym kanale. Nie jestem tu sam. Witamy. Witamy. O, właśnie o to chodzi, przysnęła moja operatorka. Kochani, w tym odcinku muszę Wam opowiedzieć historię tego cuda, co tu przede mną leży. Jest to słonina zapakowana próżniowo 5 miesięcy temu, ale przed tym, za nie była zapakowana próżniowo, po uwędzeniu, bo jest wędzona, prawie 2 miesiące się soliła, czyli 4 maja jest film na YouTube, jak tą słoninę soliłem. Część topiłem na smalec. Ona była 50, chyba 8 dni, jak pamiętam, tak? Nie wiem. Coś takiego. Leżała w tej, w tej soli. Później była trzy razy, tam nie wiem po ile godzin, 6 chyba godzin dziennie była wędzona w zimnym dymie i potem była zapakowana próżniowo 30 czerwca. Dziś mamy 2 grudnia. Dobrze powiedziałem? Do tak, grudnia teraz powiedziałem. dobrze. Bardzo dobrze. No, a kiedy nie powiedziałem dobrze? W poprzednim filmiku, który kazałeś mi zatrzymać i usunąć. Więc ta słonina od 30 czerwca do dnia dzisiejszego. Ogólnie osiem tych sztabek było, to tam zobaczycie w tym filmiku zwędzenia, które będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Została jeszcze jedna sztabka na tą wyjątkową okazję, czyli teraz, bo muszę wam pokazać, że słonina plus Tutaj mam w środku w tej paczuszce. Widać, ja, bo... A znaczy dla wprawionych fachowców, to tylko spojrzyj, by nie wiedział, jaka to jest nazwa tego alkoholu wysokoprocentowego, w tej paczuszce. Oczywiście ja tego nie będę pokazywał. Nie ma promowania picia. Ja się poświęcę dla Was, bo muszę przetestować, czy ta słonina do wódki się nadaje, czy się nie nadaje jak ten Wiesław Wszywka wtedy kiedyś ten film e, wiedzie pewnie kto to był Wiesław Wszywka ten taki pan, który świętej pamięci już jest niestety nagrywał na tej ławce w takim parku. Mm. I miał te wina amarena jakieś tam, takie najtańsze. A ten e, jego operator też miał polał mu w tych szklankach, Dobrze mówię? Dobrze mm -hmm. mówię, a on tylko to tu po zapachu potrafił poznać, więc pachowcy jak spojrzą na tą Nakręteczkę to już będą wiedzieli, co to jest. Pewnie nawet widać? Nie widać nie widać. Dobra. I tak, ja planuję. Zemię to jest strasznie, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze. Taki niedzielny pijak, mimo tego, że mamy sobota, sobotę, późne godziny wieczorne. Chodzi, chodziło właśnie o takie późne godziny wieczorne, żeby już nie było konieczności jazdy samochodem gdziekolwiek. A jeśli chodzi o moje picie, no to może Ty się wypowiesz, jak jest ze mną z tym moim piciem. Powiedz moim kochanym widzom. Ale co byś chciał, żebym powiedział? Prawdę. Leżę pod sklepem pijany. Ej, jak w tym kawale było. Dzwoni ta e, synowa do teściowej. Mamusiu, jak dziecko e, się zesika, to kto przewija? Matka oczywiście. To niech, ma, niech mamusia się ubiera i niech przyjeżdża, bo synek tak się napił, zesikał się i trzeba go przewinąć. Dobre to. A czy to były inne słowa dobrane i nie mogę mi tutaj użyć, bo trzeba wypikać, a my jeszcze nie umiemy wypikiwać. Dobrze powiedziałem? No dobrze, to tak jak dzisiaj dzieci powiedziały mi po drodze, jak jechałam z nimi, że O, a co, bo nie jest, wiem, że też jest taka pali nauczycielka w szkole, która wchodzi i opowiada dowcip i tylko sama się z niego śmieje, oni muszą udawać, że to było śmieszne. To to tak było właśnie. A tego, to było śmieszne? To nie było. Ja z czego się śmieję. Oprócz te, z ciebie, oprócz tego, oprócz tego, że to już stare jak świat to, co powiedziałeś. Ale nie wszyscy nasi widzowie to, to słyszeli na pewno. To jeszcze bez tych soczystych słów, które tam y, padają nie brzmi w tym tak jak powinien. W Tym kawale, to nie brzmi tak, jak powinno. Może i to jest racja akurat, że te słowa by były, dużo by dały temu Dokładnie. dowcipowi. A więc tak, nie jestem żadnym y, pijakiem, y, jestem strasznie rzadko jakby to powiedzieć, pod wpływem jakiegokolwiek alkoholu. Ze mną picie odbywa się na zasadzie takiej, że piję dopóki powiedzmy wiem, że mi wchodzi, bo jak mi nie wchodzi to mi nie wmusisz, a zawsze jest tak, że mi nie wchodzi. Ale dla wa... ostatnio bardzo rzadko piję i ostatnio obejrzyjcie sobie filmik z... Ryba to z pstrągami pstrąga. tam i te pstrągi I wypominasz. Ryba to, lubi i pić. To było... No, osiem dni temu, bo. No dawno to było, ale ogólnie dawno. chodzi o to, że, że ten, że no to wiesz, jak to, no, pierwszy impreza opuściłem. To była godzina jedenasta chyba, nie? Tak, bo jeszcze musiałam po ciebie przyjechać. Tak, napisałem tak po cichu, żeby po mnie przyjechała. O, przyjechała po mnie muszę jechać. Żeby tak to wyglądało. Bo by mnie nie puścili, bo tu kawałek nie. do mnie śpisz o dwudziestej Odpisałam śpię. Tak, śpie, Odpisała śpię. Nie ja mówię, o, dobra, sorry, że cię obudziłem. I teraz tak, przetestujemy. Mam tutaj jeszcze tutaj. Kieliszeczki z zakopanego. Dawno temu byliśmy. Mam sześć sztuk. Tych kieliszeczków i postaram się. Z każdego może, może się uda. Też nie, co? Nie z każdego. No tak po prostu tak sobie powiedziałem. A czemu nie? Do zmywarki się nie zmieści potem. A zresztą te to muszę mieć ręcznie. No to opłuczesz tam i tak e, Herbatę też mam przygotowaną. Sobie przygotowałem herbatę. Mhm. Mm Pyszna. Dobra. Otwieramy to słoninę. E, ostatnia cegiełka się uchowała. Miałem 8 sztuk. Mówiłem o tym jeszcze czy nie? Chyba mówiłeś. Chyba mówiłem. Albo w tym, albo w tym usuniętym. O yes. Po prostu masakra. Taka słonina. Ja wam powiem tak. To idzie w parze. Bo do takiej słoniny musi być coś osłonowego na wątrobę. A do. Za hmm. każdym razem takie same. A do wódeczki, idealne. Ja sobie ręczniki przyniosę. Poczekajcie się, chodź przyznajcie się, pokaż na moją słoninkę, czy ten. Przyznajcie musisz podnieść koszulkę. Weźmy Deneru, jaką koszulkę. Ale dobre. Ja sobie te ręczniki tutaj wezmę, wiesz? Wszystkie. Dobra, przetrę pazurki, poświęcę się dla Was, moi kochani, odnośnie tego... No to jesteś wspaniały po prostu, wszystko dla tych Tak, dla widzów. moich widzów się tak poświęcę, także myślę, że na subskrypcję, lajka zasługuje pod tym filmikiem i nie tylko pod tym filmikiem. Kiedyś miałem taki film, pamiętasz, dawno temu? Nie wiem. 0,7 z Gwinta, co? A, no tak. to tak. Kolega machnął 0,7 z Gwinta. Dosłownie 20 sekund wyzerował 0,7, ale po prostu gazu w oczach. Ale zmierzam do tego, że były oskarżenia. Ja miałem inny kanał kiedyś taki o wszystkim, to było 12 lat temu, i ten filmik tam był z tym właśnie kolegą, jak pił 0,7, i było zarzucone, że to pewnie woda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu w tym przypadku zasłoniliśmy tą flaszeczkę ale chciałbym pokazać, przysunę tutaj ten swój mikrofonik, mm -hmm. mikrofonik, mikrofonik, że to chrupnie, że to jest wódka. Uwielbiam wódkę. Masakra. To co? Yy, zdrowie po raz pierwszy. Jezu. Gul, gul, gul. Zakręcę na razie, co? Tak bo to trzeba będzie na drugą nogę, żeby nie kuleć. Ja nie jestem teraz jakimś tutaj degustatorem, żeby... A weź pokażę, ja będę kroił tą, tą, tą słoninę. I cieniutkie bibułeczki. To jest po prostu mistrzostwo świata. Taka słonina. O Boże. Mm, to trzeba lubić, a ja lubię, to widać. Ja to powiedziałem. Zdrowie, moich kochanych widzów. Boże, jak Ty się poświęcasz. I teraz trzeba szybko. Słoninę, szybko. No. I powiem Wam tak. Taka słynka do takiej wódeczki i, i każdej jednej idealna. Kochani, chciałbym poruszyć kwestię naszych dialogów podczas naszych filmów, bo nieraz w komentarzach co możecie sobie zobaczyć, niektóre osoby piszą, że ja jestem bucem, jak ja Ciebie traktuję. Bądź poważna. Jak ja ciebie traktuję i w ogóle, że te nasze dialogi są bez sensu. Zamknię to kucia, niech się nie odzywa. Nie, no tak to nie było, ale, ale, ten, ale niektórym osobom to przeszkadza, więc ja uważam, jak przeszkadza, to po prostu nie oglądać i tyle. No, my tak sobie to robimy i tak robić będziemy. Większość osób uważa, że jest to fajne. My też. Na drugą nogę. Teraz zdrowie yy, widzów. Drugi, czy, czy, albo twoje, może, co teraz? Moje to na pewno, że ja, że ja z tobą jeszcze wytrzymuję. Ale to zaraz będzie szybka akcja koniec, dlatego że. Co wytrzymujesz? No Taki to jestem to... ciężki. No? Nie przesadzaj. Ukroję sobie raz razu zagryskę. Ogreczki by się jeszcze przydały. No to sobie przynieś. Ale zobacz, zobacz chodź, pokazałeś moje widzom. To ja te kieliszki odsunę, poczekaj bym tu nie rozlał, Boże kochany. Ale to jest po prostu coś pięknego, taka słoninka. Zobacz. Tylko czysta, bez żadnych przypraw. Czysta słoninka i czysta wódka. Idealne połączenie. Zdrowie widzów po raz drugi, bo chodzi o to, że ja jak na jedną nogę wypiłem, bym wstał, to bym kulał, a tak będzie w miarę równo, nie? Tak? tak. No. I zdrowie. Siema, jak mówi, mówił Wiesław Szywka. Ale nie wiem, czy to porównanie do Wiesława Wszywki to był doby, To jest w ogóle dobry pomysł. I. Ja dobry tylko hasełku użyłem. Hasełko. Wiesław wszywka był trzeźwofobem, to nie wiem, jak to. Szeźwach trzeźwofobem. trzeźwofobem, no. Fobem. Tak, fobem. Fobem. No, i powiem wam jeszcze tak. Yy, trzy lata niedługo będzie jak ten kanał mamy. 29 grudnia, tak? Tak. Miesiąc czasu niezupełnie. Powoli to się kręci. Niech się kręci. Yy, ale możemy to przyspieszyć dzięki wam, bo to wszystko dzięki wam i to wszystko dla was. O to wszystko. Ech, dobra herbata. Ty robiłaś? No ja robiłam jak zwykle. Tak. Ty robiłaś jak zwykle? Tak, jak zwykle. Robisz najlepszą herbatę jak zwykle. I kawę. I kawę też robi dobrze. No tak wiesz. No, zawsze no. czekasz za mną. Żebym ci zrobiła kawę. Wstajesz o czwartej rano, budzisz nas. Wstaję o czwartej rano i budzę ich. Nie możemy Kochani, sprzeciw. ta słoninka. Pyszna sprawa. Pyszna sprawa naprawdę. E, to zrobię teraz hejterów, co może? Hejterzy kochani, wypiję za wasze zdrowie. I teraz nie wejdzie pewnie jak za nich. Nie. Żeby to nie wyglądało, że ja teraz ten... Mama zobaczy powie, ty, a co ty tak tam? Tym bardziej, żeby było widać, w ogóle ta butelka chowa się za kadr, czy nie? Tak. Żeby nie było osądzone, że ktoś podmienił może. No chowa się cały czas. Ale co miał podmienić? No nie, ktoś przechodził, podmienił na wodę. Jak tu nikt nie przechodził? No ja, my to wiemy, ale nasi kochani widzowie nie wiedzą. No to widzisz, źle zrobiłeś. Musisz jeszcze raz. <laughs> Nie, ja jeszcze jednego, tylko tego zdrowotności. I to tyle. Głównie chodziło o to, żeby... A co ty chciałabyś, żebym to tutaj się nawalił teraz? Mm, nie. Nie? Ty byś chciała? Ty nie. Nie. Ty zaraz policję wezmiesz, nie? <laughs> ja sobie no. trochę wypiję, a policja awanturuje się, policję wezwie. <laughs> no. Zdrowie hejterów. Naprawdę będziesz budził wszystkie te kieliszki. Taki jest zamysł. Jak to no. można lubić, powiedz mi? Masakra. po no co pieszek nie lubisz? A ja, się ja się poświęcam, bo to, poświęca, to słoninę. Sprawdzam, A. jak będzie działała przy trzecim na przykład. Przy trzecim już mam plajsterek. To już działa. Osłonowe przy tej słoninie. Na wątrobę jest wskazane właśnie takie Wysokoprocentowe trunki. Idealne. idealne. Mhm. Na grupę, kochani, zapraszam na Facebooka. Swojskie gotowanie i wędzenie. W tym momencie jest nas 124 tysiące z małym haczykiem. Może już za chwilę będzie więcej, nie wiem. Raz idzie szybciej ta grupa, raz idzie wolniej, ale idzie. Oczywiście wiele komentarzy jest zgłaszanych. A, może jeszcze poruszę temat tych wiadomości, co do mnie piszą, co niektórzy z moich widzów, z moich grupowiczów odnośnie różnych rzeczy. Tylko ja wczoraj napisałem taki post na grupę. Chodziło mi o to, że ja nie jestem żadnym on-em on, pan, jakiś tam co głowę wyżej nosi niż, niż. tylko chodzi o zwyczajne przywitanie się. Cześć, Kultura, dzień dobry, kulturę i o nic innego. A jak ja mam pytanie, ej, a ile dać tego? Jak zrobić to? I tak się zaczyna pytanie. To ja na takie pytania nie odpowiadam. I to nie jest tak, że nie odpowiadam teraz, bo mam tam trochę osób na grupie. Nigdy nie odpowiadam na te pytania w ten sposób, które się w ten sposób rozpoczynały. Więc to jest. Tylko, tylko o to mi chodziło w tym poście wczorajszym. Po prostu o kulturę i o nic innego. Kolejna rzecz. Jest taka, że TikTok. TikTok też od pewnego czasu, że tak powiem, mam, ale to były takie szukanie kontentu, nie? No, powiedz, kochany widzom. No, nie wiem, czy szukasz kontentu. No tak, contentu, bo na początku to było wszystko. Nie wiedziałeś, znaczy nie no, kontentu, tylko po prostu wrzucałeś głupoty różne swoje. Tak, różne rzeczy się wrzucało, eee, najróżniejsze, ale postanowiłem żeby ten TikTok był w tym samym kierunku jak kanał na YouTubie i jak grupa. I w sumie Instagram też. I tak jak się nazywał. No nazywał tak, bo swoje gotowanie. gotowanie wrzucałeś. Kochani moi, ja pił więcej nie będę, bo yy, nie lubię być w stanie upojenia. Dużo tutaj nie było z tej flaszeczki, bo trzy takie małe kieliszeczki i to tyle wystarczy, jeśli chodzi o tą słoninę do wódki. Idealna, delikatna. Bajunia takich słoniny, takich słonin już nie ma. Ona nie ma teraz 11 cm, bo miała jej teraz ze skórą, troszkę siadła. Wiadomo, to było na świeżo, tyle centymetrów, ale cegiełka piękna, sami możecie to stwierdzić. Proszę bardzo, teraz jak się idzie do sklepu, to słonina 2 cm 2 to jest maksymalnie, a ta naprawdę jest taka. taka. Więc to co tu jeszcze mogę więcej powiedzieć? Chyba na social media zaprosiłem. To, 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 to. Kochani. Mamy ten kanał od pewnego czasu. błagałaś mnie nie, żeby weź weź tam, żeby ja też tam, nie? Że jeszcze raz, bo nie. Nie, nie, nie będę się powtarzał. Już Bełkoczasz. Ja Bełkoczasz. Chodzi o to, że nie będę żebrał jakoś tam, bo to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzwoneczkujcie nasz kanał, to nam pomoże się rozwijać. Motywuje nas do dalszego, lepszego działania. Co więcej? Rozpakać jeszcze? Nie, to chyba tyle. Słonina pyszna. Wódki nie pijcie, odradzamy. I pozdrawiamy. Pozdrów moi kochani widzowie. Pozdrawiam.